Założeniem instalacji jest forma gwiazdy. Elementy widoczne, ich kształt i ułożenie sugerują dalsze jej części. Promienie wychodzą z płaszczyzny Ziemi, wydają ją pochodzić z centrum energii jądra gwiazdy. Strzeliste, oko zakończone elementy formy i ich większość, wielkość kształt i metalową płaszczyzną z łatwością przebijają delikatną powłokę strawy. Słowo wolność kojarzy się z nieobliczalną energią. Wolność jest ekspansywna, nastawiona na ciągłe pokonywanie ograniczeń. Można oznaczać rozwój, ale jednocześnie chaos i destrukcję. Dziękuję. Jesteśmy na dziedzińcu Nowego Ratusza. A pracę wykonał Leszek Karolewicz. Motywem przewodnim pracy jest poszukiwanie własnej przestrzeni w przestrzeni, która jest nam dana. Czas, miejsce, własne możliwości i wiele innych czynników. To wszystko stanowi potencjał, ale jednocześnie ograniczenie. W mojej pracy potencjał przybiera formę sześcianu. Powyginane rury, z których jest zbudowana, symbolizują różnorodne wybory, różne drogi w przestrzeni ograniczonej. Jest to labirynt Joanny Jagodzińskiej. Znajduje się między Bramą Wyżynną i zespołem Przedbramia. Muchawiec, Marek Elsner. Znajduję się na trawniku między targiem drzewnym a targiem węglowym. Forma dmuchawca dodaje stan, w jakim jesteśmy, gdy czujemy się wolni. Czujemy się beztrosko, lekko pogodnie, w pozytywnym nastroju. Trzon dmuchawca symbolizuje wspólną dla każdego człowieka potrzebę wolności. Każdy człowiek, nasiona dmuchawca, indywidualnie rozumie, odbiera wolność. Wiatr, alegoria losu, który rzuca nas na różne strony, sytuacje w życiu. Nasze poczucie wolności zależy od naszych wyborów. Lekka, ażurowa forma jest metaforą. Poczucia swobody dodaje ideę wolności poprzez delikatność i ulotność unoszące się nasiona. To znak nadziei na nasienie wolności w innych miejscach. Między innymi ludźmi, wolność fizyczna, jak i wolność myśli i wyboru. Jasna kolorystyka, naturalny kolor dmuchawca, odniesienie do czystości i niewinności. Całość kompozycji wykonana z metalu i materiałów elastycznych. Plastikowe, transparentne rurki jako lotki nasion. W niuansach czerwieni Ewa Koblarczyk. Sformułowanie na rozdrożach wolności wprowadza dysonans, mówiąc, że wolność wcale nie jest jednoznaczną i oczywistą wartością. Czerwień jest symbolem niepokoju, energii i emocji, które są przejawami życia, naszego jestestwa, obecności, a więc i wolności. Place, targi, skwery stanowią płaszczyznę ludzkich spotkań, wymianę poglądów, przepływu myśli. Są miejscem pozwalającym na wyrażanie i manifestowanie patriotyzmu, które najlepiej zobrazowuje właśnie kolor czerwony. Czerwień to uczucia, które wyrażamy. Wreszcie czerwień jest tematem części trylogii Krzysztofa Kieślowskiego, gdzie symbolizuje braterstwo. Czerwień jest energetyczna. Wielość kontekstów składających się na interpretację tego koloru współtworzy jedną wartość nazywaną wolnością. Planuję owinąć kawałkami tkanin w różnych odcieniach czerwieni fragmenty krajobrazu placu Kobzdeja, latarnie, ławki, choinki, w pobliżu parkingu samochodowego oraz częściowo dwa drzewa stojące w rogach skweru. Pierwotnie wschodnia część targu drzewnego w Gdańsku nazywała się Erdbeermarkt, więc czerwień odnosi się również do historii miejsca, które w przeszłości mieniło się odcieniami czerwieni sprzedawanych w tym miejscu truskawek. Chyba nie.
miał pójść, to bym poszedł w tamtą stronę, w stronę zbrojowni. Tam z tyłu chyba jest galeria jakaś fotografii malarstwa, ale dokładnie to nie wiem. Przez lata robią to samo i jest to ich po prostu życie. Nie?